Tego już nie da się ukryć, że najbliższe dni i tygodnie będą... Zbrodnia! Dramatyczne. To jest hańba, która przyjdzie do historii Polski. W tej sytuacji... Uwalałbym się nie urodzić. To wcale nie było tak, że ja pojechałem na jakieś wakacje, miesiąc mnie nie było i się opierniczałem. Nie za bardzo jeszcze mogę wszystkie szczegóły zdradzać, bo marketingowo nie będzie to zbyt mądre. Ale muszę wam powiedzieć, że przez ostatni miesiąc, kiedy nie było agenta, oprócz tego, że gościłem swoją rodzinę na Boże Narodzenie i święta i w ogóle i wszystko, oprowadzałem ich i wiecie jak to jest z rodziną, nie muszę wchodzić w szczegóły, to co najważniejsze, powstawały dwa bardzo duże audiobooki dla dwóch poważnych wydawców, które to oba audiobooki ja czytam swoim własnym, prywatnym głosem, niemodulowanym, w formie czystej, niemodyfikowanej genetycznie. I te dwa duże, potężne audiobooki, o których będę więcej mówił w następnych odcinkach, ponieważ jeszcze nie są ukończone. Jeden już jest cały nagrany, oba już są całe nagrane, jeden jest już zmontowany, drugi czeka na montaż. To są dwa bardzo duże, dwie duże fajne rzeczy, które pod względem wielkości, w sensie kalibru, ciężkości, długości, przekazu i wszystkiego deklasują płytę dla posła. Płyta dla posła wygląda jak w ogóle fraszka radiowa w porównaniu z tymi dwoma audiobookami, które właśnie teraz powstały. One powstawały już częściowo przez listopad, przez cały grudzień i każdy możliwy, pusty, wolny momencik, jaki miałem, musiałem wykorzystać na to, żeby to nagrywać. Innymi słowy, musiałem zrezygnować z kilku, dwóch czy trzech piątków, żeby siedzieć w studiu. Innymi słowy, więc ta audycja nie mogła powstawać, bo jednak jest precha. Są tu dwa duże, fajne audiobooki, o nich będę mówił sporo. Jak pewnie wiecie, strona internetowa agentomasz.pl siadła na sam początek roku oczywiście. To tak na dobrą wróżbę oczywiście. Od razu, wiem, dzięki za wszystkie maile, które mnie poinformowały o tym, że moja strona nie działa. Ja o tym, moi drodzy, przekonałem się pierwszy i dowiedziałem się pierwszy, ponieważ sam jakby nacisnąłem guzik, żeby ta strona zniknęła, ponieważ chodzi o to, że będzie nowa strona. I nie wiedziałem tylko, że przerwa w nadawaniu będzie tak długa. W sensie myślałem, że przerwa będzie jeden, może dwa, trzy dni, w których nic się na tej stronie nie dzieje, nie będzie nowej audycji, nie będzie nowego bloga, nie będzie nowego wpisu, recenzji, nic z tych rzeczy, więc może sobie ona przez dwa dni być error, tam 404, syntax, w ogóle koniec świata. Okazuje się, że to się troszeczkę przedłuża, nie martwcie się, ja jestem cały czas. Od razu muszę powiedzieć, że to nie jest New World Order, nie wyłączył mi tej strony, reptylianie mi tej strony nie wyłączyli, minister Boni nie wyłączył mi tej strony, Macierewicz mi jej nie wyłączył, Antykomor mi jej nie wyłączył, Komorowski nie uciął jej przy okazji, prawda, swoich zabiegów ostatnich, prawda, jakże upiększających. Nic, to jest zwykła moja prywatna, własna nieporadność, jeśli chodzi o rzeczy dotyczące komputerów, troszeczkę złośliwość rzeczy martwych, troszeczkę złośliwość rzeczy żywych, ożywionych i tak dalej, nic wielkiego. Tak czy inaczej jest dzisiejszy odcinek, podsumowujemy pierwsze 10 dni, w zasadzie pierwszy tydzień 2013 roku, jako że kiedy to nagrywam, dobiega końca 10 grudnia, tak więc usłyszycie tę audycję 11. Jak zawsze, jak zwykle jest 10 dużych newsów, są dodatki, będzie muzyka, będzie gość specjalny, będą przepowiednie Postradamusa, będą antyniusy, no standardowo po prostu. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło. Cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem. Muszę wam powiedzieć, dziwne bardzo newsy mam dzisiaj. Zresztą ja zawsze już tak chyba to zaczyna być, to już zaczyna być normalne, że te moje newsy nie są normalne. Kiedyś to było 10 krótkich wejść, 10, 9, ratatata, 3, 2, 1, a teraz patrzę, że te newsy są tak rozbudowane, połączone ze sobą, jakieś odnośniki, trzy kolory flamastrów w ogóle na tych karteczkach. Matko jedyna. Nie wiem czasami jak ugryźć te newsy. Ja, zazwyczaj zdarzał się jeden taki, do którego nie wiedziałem jak podejść, jak zacząć w ogóle o nim mówić. W tych ostatnich odcinkach, nie wiem, już tak świat stoi na głowie, że nie wiem, jak zacząć każdy z tych newsów. One wszystkie są połączone, bo wiadomo, nie chcę po raz kolejny mówić o tym, że w Komisji Europejskiej jakiś bufon wymyślił, że do 2020 roku musimy zrobić jakąś tam głupotę. Jak zresztą rozmawialiśmy w 2015 roku, już wszystkie te ustalenia mają się skończyć. W ostatnim odcinku w 2012 roku już było o tym, że wszystkie przepowiednie już nie są na 2020 rok, tylko na 2015. Widocznie goście, którzy te plany wspaniałe, cudowne wymyślają, wiedzą doskonale, że ludziom nie starczy ani cierpliwości, ani kasy na to, żeby do 2020 roku utrzymywać tą bandę, więc próbują to wszystko przesunąć na 2015 rok. Jest to bliżej,
No, wiadomo, może zdążą się nachapać do tego momentu. Tak więc dzisiaj na szczęście nic nie ma o szatańskich dwudziestkach, o szatańskich piętnastkach. Będziemy mówić o czym? O tym za chwilę o czym będziemy mówić, bo po prostu czas zacząć o tym mówić, a nie się tutaj produkować, jakąś dyplomację uprawiać bez sensu.